Siemka, jestem zwykłym szarym studentem dziennego budownictwa. Opowiem wam moją historię związaną z egzaminem końcowym z matematyki ogólnej, prowadzonym przez niejakiego doktora Kazimierza D. Zaczynamy. Zostało już tylko kilka dni do egzaminu, więc trzeba było zacząć się uczyć. Trzeba było zdobyć jakieś notatki i prace domowe. Uczyłem się całymi dniami. Nieraz w nocy. Every time on midnight. Nauka jednak nie przynosiła efektów. Zacząłem się modlić. A egzamin był tuż tuż. Popadłem w głęboką rozpacz. Nadszedł dzień egzaminu. Z samego rana do stojącej grupki studentów zdających tego dnia matematykę podszedł doktor Kazimierz i leniwie oblizując brwi, tak o do nich rzecze. To ja, typ niepokorny. Na to sfrustrowani studenci. Jednak nikt w to nie wierzył. Wchodzimy na pisemny egzamin. Pot nam się leje z czoła z nerwów, lecz nie tracimy nadziei. Nie ma nic takiej nadziei jak ja. Usiadłem w ławce. Nogi i ręce trzęsły mi się niemiłosiernie. Nagle Kazimierz D. zaczął pisać na tablicy zadanie egzaminacyjne. Śledziłem jego każdy ruch. Nagle wszystko stało się jasne. O nie, tylko niecałka potrójna 9 stopnia z logarytmu naturalnego granicy sinusa z pierwiastka sześciennego po obszarze omega. To było straszne, jak on mógł to zrobić. I'm so lonely, so lonely, so lonely and sadly alone. Tak, doznałem uśnienia. Przecież mam tablice matematyczne. One na pewno mi pomogą. Zadowolony wyszedłem z sali, ale moja radość nie trwała długo. Uświadomiłem sobie, że czeka mnie jeszcze egzamin ustny. Czekałem długo. Na korytarzu cały w nerwach próbowałem sobie przypomnieć choćby najważniejsze rzeczy. W końcu usłyszałem głos wołający mnie z sali. Teraz ja wchodzę, ale tak, żeby nie pokazać po sobie stresu. Będąc w sali, poczułem się, jakbym był w Matrixie. Rzeczywistość nie trzymała się kupy. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Siadam i czekam na pytanie. A pan doktor do mnie tak. Przepraszam, mówię do niego. Nie zrozumiałem pytania. Czy mógłby pan powtórzyć? A on do mnie. Nie, nie, nie. Spanikowałem. Zacząłem mówić na temat całki poczwórnej ograniczonej trójkątnym kołem od góry i trapezowym deltoidem z prawej strony. Nie byłem pewien, czy mówię poprawnie. Z doktorem Kazimierzem niczego nie można było się spodziewać. Wyciągnął z kieszeni dziwnego czarnego papierosa i zapytał, czy zapalę. Zapaliłem. Atmosfera od razu się rozluźniła. Kazimierz D. zmienił temat rozmowy i zapytał, czy kupię od niego 100 tysięcy ton ziemniaków typu Irga. Powiedziałem, że jeśli sprzeda niedrogo, to wezmę połowę. Nic nie mówiąc, pan doktor wyciągnął z Necessera Game Boya i zaczęliśmy grać w Mario Bros. Następnie kazał mi narysować całkę krzywoliniową potrójną skierowaną na południowy wschód od wsi Jelitowo-Grube, położonej na nizinie czarnobylskiej. To akurat pamiętałem z wykładu, więc nie miałem większych problemów. Pan doktor jednak zwrócił mi uwagę, że pomyliłem się o 2 stopnie w skali Richtera w stronę centralnej Polski. Zabrał się do sprawdzania prac domowych, skwapliwie drapiąc się trzecią ręką w swoje jedyne oko. Poczułem ulgę, że nie zadaje mi więcej pytań. W końcu, nareszcie wziął mój indeks do ręki i powiedział, że jeżeli chodzi o ocenę, to... Jest moja ukochana ocena.
Wreszcie mogłem się pożegnać z tym cygańskim, murzyńskim Żydem. Wygierdalaj! Pocałuj mnie w dupę, jak gówno poczuj się, bo ze wszystkich Rzymia dzisiaj pierdolę cię. Wychodząc z sali z trójeczką w Indeksie, poczułem niesamowitą ulgę. Byłem nie tylko szczęśliwy, ale i przekonany, że kupię od niego te ziemniaki. Życzę wszystkim studentom udanych sesji.